Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie o jakiej porze dnia i nocy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz, a ja postaram się dostarczać ciągle wartościowe i interesujące informacje. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał, czy warto brać udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie. No ja tu będę się skupiał na, powiedzmy, spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, bo ja brałem udział w około 40 walnych zgromadzeniach właśnie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, poczynając od tych małych spółek poprzez średnie, jak i po te największe. Brałem również udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy za granicą, także no tutaj przedstawię Wam moją opinię na ten temat. Jeżeli chodzi o tutaj informacje na temat zwoływania walnych zgromadzeń i praw akcjonariuszy, to znajdziecie je w kodeksie spółek handlowych i tutaj od artykułu 301 są przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Ja przedstawię Wam tylko takie informacje, abyście zrozumieli, o co chodzi w walnych zgromadzeniach, no i czy warto brać w nich udział. Oczywiście będzie to tylko moja osobista opinia. Tutaj wiecie jeszcze, że zanim przejdziemy do szczegółów, no to muszę taką notę prawną zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, no a jeżeli Wy będziecie chcieli wziąć udział w takich walnych zgromadzeniach, no to decyzja należy, odnośnie tego należy do Was. Dobra, teraz co to jest walne zgromadzenie akcjonariuszy? A więc walne zgromadzenie akcjonariuszy jest to najwyższy organ spółki akcyjnej służący wykonywaniu uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością spółki. No i wyróżniamy dwa rodzaje walnych zgromadzeń. Pierwsze to jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, tak zwane, znaczy w skrócie ZWZA, no i nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Teraz tak, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, dokonuje podziału zysku i jego przeznaczenia, no czy właśnie będzie na przykład dywidenda wypłacona, czy też zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, no a jeżeli jest strata, no to znaczy w jaki sposób zostanie ta strata też pokryta. Zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki, a także udziela absolutorium członkom organów spółki. Teraz tak, jeżeli chodzi o zwyczajne walne zgromadzenie, no to powinno zostać one zwołane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. No i akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w terminie określonym w uchwale o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. No i wiem, że tam można, kilka jest sposobów do wyboru, jeżeli chodzi o dom maklerski czy biuro maklerskie. Jednym z nich jest na przykład wysłanie tutaj listem poleconym. No i akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub też przez pełnomocników. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, no to z reguły te walne właśnie podejmuje decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji z prawem poboru lub też z jego wyłączeniem, dokonanie splitu akcji poprzez podział wartości nominalnej akcji lub też scalenie akcji poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji, w sprawie zaciągnięcia długu przez emisję obligacji zwykłych lub zamiennych na akcję, zmianę statutu, zmianę działalności spółki lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. To takie trochę prawnicze tutaj sformułowania. No a teraz przechodzimy już,
jakby do samej kwintesencji. No i tutaj jak wygląda takie walne zgromadzenie akcjonariuszy. No więc po wejściu na salę walnego zgromadzenia następuje sprawdzenie tożsamości, no i zweryfikowanie, czy dana osoba jest uprawniona do udziału i czy znajduje się właśnie na tutaj liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału. No i w większości wypadków następuje wydanie karty do głosowania w systemie elektronicznym. Ja tu Wam powiem, że ja uczestniczyłem w tych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, no powiedzmy na ostatnim byłem chyba z 10 lat temu, także tutaj no mogło się to trochę już zmienić, bo wiem, że już wtedy wchodziły przepisy, że też w walnym zgromadzeniu będzie można uczestniczyć przez internet. No ale tutaj teraz się nie interesowałem tym, nie wiem, czy to już weszło i czy jakaś spółka umożliwia udział i głosowanie tutaj poprzez internet, czy jeszcze nie. Dobrze, to takie tutaj, znaczy mój dodatek. No i teraz tak, następuje otwarcie walnego zgromadzenia, no i wybór przewodniczącego, który będzie prowadził obrady, czyli będzie przechodził przez wszystkie punkty walnego, które zostały ogłoszone wcześniej właśnie w uchwale, tak, o zwołaniu tego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. No i otwiera i zamyka dyskusję nad każdym punktem, czy też nad danym punktem, no i zarządza głosowanie. No i teraz tutaj jest takie właśnie, tutaj te miejsce, gdzie otwiera i zamyka dyskusję nad danym punktem, czyli w tym momencie można zadać jakieś swoje pytanie, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, no ale oczywiście tu muszę zaznaczyć, że dotyczy to tylko tego danego punktu, czyli jeżeli jest na przykład dyskusja nad zyskiem, jaki osiągnęła spółka właśnie w tym roku obrotowym, którego dotyczy walne zgromadzenie, no to jeżeli zadacie pytanie na przykład, co w spółce dzieje się obecnie, no to nie uzyskacie na takie pytanie odpowiedzi, no ponieważ ono nie dotyczy tego punktu walnego zgromadzenia. No i teraz tak, z reguły na takich walnych zgromadzeniach powiem Wam, że jeżeli chodzi o małe spółki, no to czasami ja byłem sam albo jeszcze jedna czy dwie osoby, także generalnie jeżeli chodzi o takich, powiedzmy, akcjonariuszy nieinstytucjonalnych, tak, no i generalnie w małych i średnich spółkach, no to całe walne zgromadzenie, powiedzmy, nie licząc tych członków zarządu czy też rady nadzorczej, no to było z reguły od 3 do 5 osób maksymalnie. Natomiast jeżeli chodzi o duże spółki, no to tam już jest zdecydowanie więcej takich akcjonariuszy, w szczególności instytucjonalni akcjonariusze się zjawiają, no ale też jest sporo takich indywidualnych akcjonariuszy, no szczególnie jeżeli właśnie spółka ma siedzibę w jakimś dużym mieście, no to z reguły są to osoby, które właśnie zamieszkują w tym mieście. No i teraz tak, moje takie podsumowanie, czy warto brać udział w walnym zgromadzeniu. Moim zdaniem osobistym, tylko w tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, warto brać udział tylko, jeżeli chce się zobaczyć, jak wygląda takie walne zgromadzenie. Bo na przykład, gdy nikt nie był, znaczy nikt z Was nie był na takim walnym i chciałby zobaczyć, jak to wygląda, no to warto się wybrać na takie walne zgromadzenie, szczególnie jeżeli jest to w jakimś waszym mieście, w którym mieszkacie, no i na przykład macie tam, nie wiem, 500 metrów czy kilometr do takiego siedziby spółki czy miejsca, w którym odbywa się walne zgromadzenie, no to warto raz się wybrać, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda taka dyskusja, jak traktowani są akcjonariusze. Także w takim wypadku warto się wybrać na takie walne zgromadzenie. Natomiast nie warto, jeżeli liczy się na to, że uzyska się tam jakieś wartościowe informacje na temat bieżącej sytuacji spółki. Dlatego, że zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy omawia to, co wydarzyło się w poprzednim roku obrotowym, czyli co najmniej 6 miesięcy wstecz, tak, a czasami na przykład również rok, tak, no bo to dotyczy roku obrotowego, a te walne zgromadzenia są z reguły zwoływane 5 miesięcy po zakończeniu roku, 6 miesięcy, tak, od zakończenia tego roku obrotowego.
No i oczywiście tutaj chciałbym podsumować, no bo jeżeli ktoś zapyta o to, jakie perspektywy stoją przed spółką, no to zawsze otrzyma odpowiedź tam od członków zarządu czy od członka zarządu, że perspektywy są oczywiście świetlane. Wyjątek tutaj stanowi sytuacja taka, gdy ktoś posiada taką ilość akcji, która daje realny wpływ na głosowanie, na przykład nad wysokością dywidendy, no to wtedy nawet musi brać udział samodzielnie albo przez pełnomocnika, no jeżeli chce, aby taka dywidenda została zatwierdzona. Tutaj oczywiście nawet można taka osoba, która ma wpływ, znaczy nie tylko taka osoba, bo każda osoba będąca na walnym zgromadzeniu, tym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, może zaproponować na przykład głosowanie nad uchwałą, żeby ta dywidenda była wyższa na przykład, tak? Natomiast no wiecie, no jeżeli nie ma się tutaj żadnego wpływu na to, jeżeli chodzi o ilość akcji, no to z reguły właśnie taka wysokość dywidenda jest przedstawiona przez zarząd, później jest zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą, no i wtedy jest przedstawiana tutaj właśnie na walnym zgromadzeniu, no i z reguły większość akcjonariuszy już wie, tych instytucjonalnych, czy też jeżeli tutaj członkowie zarządu, czy też Rady Nadzorczej posiadają te akcje, no to można powiedzieć, że oni już uzgodnili, jaka ta dywidenda będzie wysokości, no i taka z reguły jest zatwierdzona. Tutaj inną kwestią jest udział właśnie w tych nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach, szczególnie wtedy, jeżeli ma być podjęta decyzja o na przykład sprzedaży części przedsiębiorstwa lub też emisji akcji, czy też obligacji zamiennych na akcje, no to wtedy podczas dyskusji można uzyskać informacje o powodach takiej decyzji, no i jaki ta decyzja może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie spółki. Także no już bardziej, jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział w takim walnym zgromadzeniu, no to bardziej już jakby opłaca się pojechać na takie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy niż na te zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. No tak jak mówię, no chyba że nikt nigdy nie brał udziału, no to wtedy może się zdecydować również na to zwyczajne, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast właśnie tak jak powiedziałem, o tych przypadkach, w których według mnie warto brać udział, bo w innych przypadkach według mnie jest to tylko strata czasu i pieniędzy. I lepiej jest podjechać na przykład pod bramę takiej spółki, na przykład jeżeli to jest spółka produkcyjna, no i porozmawiać z kilkoma pracownikami, jak wyjdą z pracy. Wtedy można uzyskać informacje takie na czasie, no i dowiedzieć się, jak wygląda tutaj aktualna sytuacja w spółce. No bo naprawdę nie sądzę i nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś, jeżeli chodzi o tutaj przedstawicieli spółki, tak na walnym powiedział, że spółka jest w tarapatach i grozi jej bankructwo. No ja przynajmniej o takim zdarzeniu nie słyszałem. No i to by było wszystko, takie podsumowanie, jeżeli chodzi o walne zgromadzenie, czy brać udział, czy nie brać. Natomiast teraz powiem Wam tutaj anegdoty z takich dwóch walnych zgromadzeń, które mi zapadło w pamięci, bo na jednym z polskich zgromadzeń akcjonariuszy, kiedy prezes zarządu zaczął przemawiać i mówić, jak tam będzie wyglądało walne zgromadzenie, młody człowiek, taki akcjonariusz właśnie, który przyjął na to walne zgromadzenie, wstał i powiedział: zaraz, zaraz, halo, najpierw proszę się przedstawić, bo ja nie wiem, kim wy jesteście. No i powiem Wam, że poniekąd miał rację, no bo nie każdy musi znać wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, a akurat na tym walnym nie było tabliczek z imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w spółce, co na walnym takich dużych spółek jest raczej normalnością. No i również na nie każdej stronie internetowej spółki publicznej są na przykład zdjęcia, są podane nazwiska, tak, i doświadczenie i wykształcenie członków zarządu i na przykład rady nadzorczej, ale nie ma zdjęć na przykład takich osób. No i ktoś, kto przyjeżdża pierwszy raz na walne zgromadzenie, wcale nie musi wiedzieć, kto tam przemawia, tak. Natomiast wiecie, ton i zachowanie tego młodego człowieka wskazywało na to, że chce on wszystkich ustawić do pionu. No i powiem Wam, że to było takie no ciekawe wydarzenie, które zapadło mi w pamięć. No i również tutaj powiem Wam drugą anegdotkę, która również zapadła mi w pamięć. Byłem na walnym zgromadzeniu w Niemczech. No, walne zgromadzenie przebiegało oczywiście normalnie, tak jak
tak jak praktycznie każde wolne zgromadzenie. Natomiast to, co mnie zdziwiło, to po jego zakończeniu osobne tam, znaczy obecne tam osoby, takie właśnie akcjonariusze indywidualne, akcjonariusze indywidualni, zaczęli tam podchodzić właśnie do stolików, gdzie były właśnie przekąski, napoje, no i zaczęły przelewać kawę do termosów przyniesionych ze sobą, soki z kartonów przelewać do butelek przyniesionych ze sobą, no i pakować ciastka do reklamówek. No w większości były to starsze osoby, chyba nawet tak wyglądało po wieku, że to już są emeryci, tak, w wieku emerytalnym. No i powiem wam to, że czegoś takiego nie widziałem na żadnym z polskich zgromadzeń akcjonariuszy. Także to też mi zapadło w pamięć, no bo to było takie, powiedzmy, niecodzienne wydarzenie. Dobrze, to wszystko, co miałem do przekazania wam w tym temacie. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!